Ergonomia jest oczywiście bardzo ważnym elementem stanowiska pracy, chociażby z tego powodu, że dzięki niej możemy pracować wydajniej, efektywniej, to znaczy więcej pracy możemy wykonać, mniej błędów popełnić, a przede wszystkim to są skutki zdrowotne, które niestety, szczególnie podczas pracy z urządzeniami komputerowymi, no, zaczynają nam doskwierać. Wszystkie elementy stanowiska komputerowego są ważne. Górna krawędź monitora nie powinna znajdować się wyżej niż oczy użytkownika. Takie są zalecenia ergonomii jako takiej, takie jest również zalecenie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 1998 roku w sprawie BHP na stanowiskach z monitorami. Jeżeli chodzi o klawiaturę, to właściwie mamy jedną wytyczną w rozporządzeniu, taką mianowicie, aby pomiędzy przednią krawędzią klawiatury a przednią krawędzią biurka, blatu, na której ona jest ustawiona, było co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Zaleca się, aby znajdowała się ona nieco poniżej poziomu łokci. Mysz powinna być na tej samej wysokości, właściwie w tej samej odległości co klawiatura. Dlatego też bardzo, bardzo niewskazane są sytuacje, kiedy klawiatura stoi na półeczce specjalnej pod klawiaturę umieszczonej pod blatem, natomiast mysz tam już się nie mieści i stoi sobie na samym blacie, 5-10 cm wyżej. To są sytuacje, które powodują znaczące obciążenie kończyny górnej, tej, którą się posługujemy myszą, no a potem dolegliwości całej kończyny, począwszy od nadgarstków, a skończywszy na barkach. Oświetlenie przede wszystkim nie powinno wywoływać odblasków, olśnień. Monitor powinien stać bokiem do okna, tak żeby nie powstawały na nim odblaski od słońca. Nie może stać również tyłem do okna, dlatego że w dni bardzo słoneczne mamy do czynienia z nadmiernymi kontrastami tego, co jest na ekranie i tego, co jest za oknem. Krzesło jako takie powinno mieć możliwość regulacji wysokości siedziska, tak żeby dopasować do swojego wzrostu. Oparcie powinno podpierać w szczególności odcinek lędźwiowy kręgosłupa, a zatem powinna być możliwość regulacji jego wysokości. Z tym z kolei łączy się zmiana kąta nachylenia oparcia. Powinniśmy mieć możliwość przyjmowania różnych pozycji ciała. Generalnie zarówno podczas pracy z komputerem, jak i każdej innej w pozycji siedzącej zaleca się tak zwane dynamiczne siedzenie. To oznacza po prostu kręcenie się. Zgodnie z naszym prawem przerwy przy pracy z komputerem należy wykorzystywać w ilości co najmniej 5 minut po każdej godzinie pracy. W przypadku kobiet w ciąży, które pracują przy komputerze, to jest 10 minut w ciągu każdej godziny pracy. Nie należy pozwalać sobie na to, że czy praca, czy rozrywka tak bardzo nas wciągnęła, że pracujemy 2, 3, 4 godziny bez przerwy. Bo to na pewno odbije się niekorzystnie na układzie mięśniowo-szkieletowym.